Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj będę mówić o jednej z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Choć za młodu przygnął do niej wizerunek seksbomby, bomby, a jej biust często. Przykrywał, w cudzysłowie, jej talent, dziś Katarzyna Figura wielokrotnie już udowodniła, że jest aktorką niesamowitą. Niewiele osób wie, że w dzieciństwie i młodości miała ogromne kompleksy. Niewiele osób też wie, że miała szansę na światową karierę i wygrała casting do głównej roli w Hollywood. I to tak naprawdę mogła być aktorką Hollywood. Zresztą, jeśli jesteście ciekawi, czemu Wróciła do Polski. Dlaczego Hollywood potraktowało ją strasznie niesprawiedliwie, a także jak wyglądało jej życie prywatne, o którym tak dużo się mówi, od kiedy gwiazda zdradziła, że za zamkniętymi drzwiami jej domu często działo się wiele złych rzeczy, jednocześnie dając siłę wielu osobom, które zmagają się z przemocą domową. To dzisiaj Wam to zdradza, być może dla kogoś będzie to swoisty drogowskaz. Z nieukrywaną przyjemnością, bo naprawdę uwielbiam Katarzynę, figurę. Zapraszam na odcinek o tej właśnie wspaniałej aktorce. Katarzyna Małgorzata, figura urodziła się 22 marca 1962 roku w Warszawie. Jej ojciec był weterynarzem, a mama ekonomistką. Kasia była jedynaczką, przez co rodzice bardzo duży nacisk kładli na rozwój córki, mieli po prostu mm, ku temu czas, predyspozycje i choć w tamtych czasach nie było to popularne, mała Katarzyna uczyła się języków obcych i miała szansę, by rozwijać swoje pasje. Jak sama wspominała, co prawda, ojciec trzymał ją silną ręką i bywał surowy, jednak miłości jej nie brakowało. Natomiast jako mała dziewczynka i nastolatka miała sporo kompleksów. Również to, że była jedyneczką, sprawiało właśnie to, ponieważ nie było to zbyt popularne. Sprawiało, że była inna i nie miała tej pomocnej dłoni, chociażby w szkole, ale także Choć to pewnie dla wielu osób zaskakujące, ponieważ później w dorosłym życiu przecież pani Kasia stanie się właśnie synonimem pięknej, atrakcyjnej, bardzo seksownej kobiety. Natomiast w dzieciństwie i w okresie dojrzewania miała mnóstwo kompleksów, jak już powiedziałam. Sama widziała siebie tak. Jak rysowałam swój autoportret, to zawsze wychodził mi młody chłopak. Wprawdzie z długimi włosami, ale chłopak, chudzielec, nie dziewczyna, nie kobieta. Miałam z tego powodu ogromne kompleksy, mówiła w wywiadzie do książki Szkoła Filmowa. Ale to, że była może niepewna siebie, może jakieś tam kompleksy się pojawiały, nie sprawiało, że była wycofana i że dawała sobie w kaszę dmuchać. Objawiło się to już w przedszkolu. Wbiłam się zębami w łopatkę i zdaje się, że nieźle pogryzłam koleżankę, bo przyjechało pogotowie i zabrało ją do szpitala na trzycie ran. O mało nie wyleciałam z przedszkola, mówiła pani Katarzyna o koleżance, która nie dawała jej spokoju. Pani Katarzyno, ja też miałam taką sytuację, tylko u mnie chyba w pierwszej klasie podstawówki. Też ugryzłam koleżankę. Też była afera na całą szkołę, chociaż ona do szpitala nie musiała jechać. Natomiast, pozostając w temacie i w okresie przedszkola, pani Katarzyna już wtedy pokazywała, że ma wielki talent aktorski. Uwielbiała przedstawienia, uwielbiała recytować i konkursy recytatorskie zresztą wygrywała. Chociaż do ogniska teatralnego przy teatrze Ochoty poszła, ponieważ koleżanka, z którą bardzo dobrze się trzymała, się tam zapisała, więc nie jako przez przypadek. Bo sama w tym okresie wcale nie chciała zostać aktorką, tylko, uwaga, zakonnicą. A to dlatego, i to jest kolejna rzecz, która mnie z panią Kasią łączy: że myślała, że zakonnica ma więcej wspólnego z księdzem niż ma faktycznie. Ja też myślałam, że zakonnica to żeński odpowiednik księdza, więc wszystko jasne. Mój zamiar wynikał jednak nie z wiary, lecz z tego, że lekcje religii prowadził z nami bardzo przystojny ksiądz. Ja się po prostu w nim zakochałam. Chciałam zostać zakonnicą tylko dlatego, że ksiądz był taki piękny mówiła w wywiadzie z Tomaszem Raczkiem. Wcześniej związała się natomiast z filmem, bo już jako nastolatka wystąpiła w filmach dla młodzieży. Potem zdecydowała się na studia aktorskie i już w ich trakcie również występowała. W 1983 roku wystąpiła w reżyserskim debiucie Jacka Koprowicza – Przeznaczenie oraz zagrała młodą prostytutkę w filmie fantastycznym Gaga – Chwała bohaterom. Natomiast w 1985 roku ukończyła Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie Debiutowała również w tym samym roku na deskach Warszawskiego Teatru Współczesnego. A już rok po studiach zdecydowała się pierwszy raz stanąć na ślubnym kobiercu. Wyszła za przedsiębiorcę Jana Chmielewskiego. I było to na moment przed wielkim startem jej popularności kariery, można powiedzieć, bo zaraz potem wystąpiła w takich filmach jak King Size czy Pociąg do Hollywood. Małżeństwo, choć doczekało się syna, rozpadło się po zaledwie trzech latach. Natomiast pozostając w temacie tych filmów, faktycznie można powiedzieć, że występy pani Katarzyny były w nich kultowe. Jacek Chmielnik jako Krasnoludek chodzi po pani Katarzynie w filmie King Size jest przez wiele osób uważana za jedną z najbardziej kultowych scen w polskim kinie. Natomiast w wieku 24 lat pani Katarzyna wystąpiła. W filmie Pociąg do Hollywood jej bohaterka Mariola marzyła o karierze filmowej w USA na miarę swojej idolki Marilyn Monroe. I od tamtej pory zresztą pani Katarzyna, nie pierwsza i pewnie nie ostatnia, była nazywana polską Marilyn Monroe, właśnie. Zresztą ten film mógł się dla niej okazać w pewnym sensie proroczy, a dlaczego dowiecie się już za moment. Faktycznie jednak od tego momentu pani Katarzyna nie tylko stała się rozpoznawalna w Polsce mało to powiedzieć ona po prostu stała się synonimem uwodzicielskiej kobiety piękna. Te jej rozbierane sceny utkwiły myślenie jednemu mężczyźnie na bardzo długo w pamięci. No, Trudno się dziwić. Po pierwsze, miała to coś. Była nieco niesztampowa. Oprócz tego, oczywiście, piękna, pokaźny biust, piękne kształty. To oczywiście rzucało się na pierwszy plan, ale pod tym wszystkim krył się także wielki, wielki talent pani Katarzyny. Nieco, jak już wam powiedziałam, przykryty tym biustem. Kiedy stałam się już kobietą i jednocześnie zawodową aktorką, cała moja długa droga polegała na tym, żeby widziano mnie inaczej niż tylko przez z mojej powierzchowności, mówiła figura. Przez długie lata, przez tę moją kobiecość, odbierano mi prawo nie tylko do posiadania talentu, ale też intelektu, mówiła w 2006 roku. Ale warto też dodać, że w pewnym sensie pani Katarzyna z tego wizerunku zaczęła korzystać. W 1994 roku, na przykład, pojawiła się na rozkładówce polskiego Playboya. Był to magazyn bardzo chętnie kupowany. Zresztą tak chętnie, że pojawiła się na jego łamach jeszcze w 1997 i 2008 roku. Natomiast tutaj trochę przeskoczyłam, nie będę teraz chwilowo opowiadać chronologicznie, ponieważ też na początku lat 90. pani Katarzyna wyjechała do Hollywood, tam próbować swoich sił. Ponieważ już jak wam powiedziałam, od dziecka uczyła się języków obcych, więc była ku temu szansa. I właśnie było to poparte wielkim talentem aktorki, ponieważ wygrany casting do głównej roli w Hollywood dla nieznanej Polki. To myślę, że wielki, wielki sukces. A tak właśnie było w przypadku pani Katarzyny Figury, która miała szansę zagrać główną rolę w filmie Roberta Altmana Gracz. Niestety. Producenci przeciwstawili się reżyserowi, bo stwierdzili, że tak nieznana nikomu aktorka nie będzie dobrze reklamowała filmu. Wiecie, chodziło po prostu o to, żeby na plakacie pojawiła się aktorka, którą ludzie kojarzą i dla której będą chcieli pójść do kina. Niczego więcej niż wywalczyć rolę u reżysera zrobić nie mogłam, mówiła w jednym z wywiadów. Z wywiadów w Hollywood producent filmu może zrobić wszystko, co zechce. Może nawet dokonać montażu, którego reżyser w ogóle by nie zaakceptował. Nie walczyłam. Więc podsumowała i w tym filmie zagrała zaledwie mały epizodik, ale reżyser zapamiętał ją także, zaprosił ją również do kolejnego, Preta Porte w 1994 roku. Wystąpiła zresztą w filmach telewizyjnych Red Shoe Diaries oraz Fatal Past ale przyznała, że po prostu do Hollywood wybrała się też nieco za późno. Jeśli w Hollywood ktoś chce zrobić karierę, musi tam pojechać naprawdę za młodu. Ja miałam 29 czy 30 lat i dla Hollywood byłam już staruszką, mówiła w książce Kobiety Dekady. I zdradziła, że na przesłuchaniach musiała podawać się za młodszą, by w ogóle móc do nich przystąpić. Ale też duże szanse miała, by wystąpić u boku Ala Pacino w ukochanym przeze mnie filmie Adwokat Diabła. Ale nie tylko w w Stanach, za granicami naszego kraju, można było panią Katarzynę zobaczyć. Występowała także w drugoplanowych rolach w produkcjach węgierskich, a w 1989 roku miała stypendium we Francji, gdzie uczyła się w Paryżu oraz podpisała kontrakt z międzynarodową agencją. Zagrała epizody w kilku francuskich i brytyjskich filmach. Ale nie było to takie łatwe, jak wam się wydaje. Oczywiście, czegoś trzeba było żyć na drogim zachodzie, więc pani Katarzyna pracowała w tym okresie jako kelnerka. W Polsce grywała od czasu do czasu, gdy tutaj bywała, głównie u Andrzeja Kondratiuka, w Mlecznej Drodze, w Życianie Czasu, czy Słonecznym Zegarze. I warto tutaj wrócić do Playboya, a także do Hollywood właśnie, ponieważ kiedy przebywała w Ameryce, jeszcze zanim ktokolwiek zobaczył ją w polskim Playboyu, dostała propozycję, by pojawić się w Playboyu amerykańskim. I choć oferowano jej jak na tamte czasy krocie za te zdjęcia, w ostatnim momencie się wycofała. W USA propozycję dostałam od samego redaktora naczelnego Playboya. W Polsce nie mieliśmy jeszcze naszej edycji. Po długich namowach w ostatniej chwili się rozmyśliłam i odwołałam zdjęcia. Wtedy czułam, że jeszcze nie jestem na to gotowa, chociaż proponowali mi za to zawrotną, jak na tamte czasy, kwotę. Uciekłam przestraszona na lotnisko. Później zastanawiałam się, czy dobrze zrobiłam, bo od sesji w Playboyu zaczęła się kariera filmowa wielu aktorek w Hollywood. Do Polski jednak wróciła na stałe dzięki Jerzemu Szturowi. Dostała scenariusz historii Miłosnych i dołączony do niego list od Jerzego, w którym wyznał, że postać kryminalistki Kryśki napisał specjalnie dla niej. A w gali w 2004 roku przyznała, że stanęła wtedy przed dylematem: pozostać w USA czy wrócić do Polski. Natomiast prywatnie w latach 90. związana była z reżyserem Ablem Ferrarą i po powrocie do naszego kraju współpracowała z Juliuszem Machulskim już nie po raz pierwszy, ale tutaj warto wspomnieć oczywiście o filmach Killer i Killerów dwóch. Są to filmy Kultowe, komedie, jakich chyba już teraz u nas się nie robi, do których ja mam gigantyczny sentyment, bo są to komedie mojego dzieciństwa, ja je uwielbiam do dziś, znam na pamięć i chociaż może można by tam zauważyć jakieś błędy, dla kogoś to może być nieśmieszne, ja kocham te filmy miłością szczerą. Agabrysie, Rysie, Ryszardę. No, już ubóstwiam wszystkie jej teksty. Bezprzewodową suszarkę na przedurzeczu, zajebiste PKS-y, no i oczywiście cycki sobie a to, że potrafi się sama związać i rozwiązać, to już zupełnie jest niesamowite. Ale druga część tego filmu sprawiła, że wokół pani Katarzyny wzrosło ogromne wręcz zainteresowanie. Głównie dlatego, że w pewnym momencie, kiedy Mr. Chakal przyjeżdża zamordować killera na kort, kiedy killer wraz z prezydentem grają turniej, z tyłu można zobaczyć na plakacie numer katarzyny figury i telefon 0700, który w latach 90. bardzo jednoznacznie się kojarzył z seks telefonami. Nie było internetu, więc Różnie bywało, ludzie sobie radzili, dzwonili na taki seks telefon, by posłuchać różnych bezeceństw. No i właśnie wtedy ruszyła lawina spekulacji, że pani Katarzyna Figura ma swój seks telefon. A wiele osób również wierzyło, że można tam po prostu porozmawiać z nią, że pani Katarzyna siedzi przy telefonie 24 na dobę i gada z różnego rodzaju mężczyznami, którzy do niej wydzwaniają. Czy też z kobietami, kto tam chce. Rozpisywano się w mediach o seks telefonie Katarzyny Figury. Tymczasem ja po prostu czytałam erotyczne opowiadania, często zresztą bardzo dowcipnie napisane. Wszystko było tak skonstruowane, że ktoś, kto dzwonił, pod ten numer odnosił wrażenie, że ze mną rozmawia. Pisałam opowiadania, które potem nagrywałam w studiu radiowym, czyli dokładnie tak, jakbym nagrywała audycję. Nie traktowałam tego jako dorabiania. Ludzie słuchali moich wynurzeń, mojego głosu nagranego na sekretarkę, chcieli dowiedzieć się czegoś na mój temat. Moi fani nie dzwonili pod numer seks telefonu, a jeśli zdarzali się tacy, byli zawiedzeni, mówiła w rozmowie z portalem Cafeteria. I jak sama przyznawała, dla niej to była możliwość ekspresji aktorskiej. Weszłam w to bardzo odważnie, może na wpółświadomie, ale znalazłam w tym możliwość ugruntowania mojej popularności. Opłacało się, przyznała, choć w innych wywiadach dodawała, że koszty też były wysokie. Grałam postać doświadczającą erotycznych doznań, nawet nieseksualnych, jednak polska opinia zupełnie nie była przygotowana do takiej formy aktywności aktorskiej. Wrzucono mnie do jednego worka z seks telefonami i do końca życia będę musiała się z tego tłumaczyć, mówiła w rozmowie z kulisami. No i to też jakby dołożyło się do tego wizerunku seks bomby, które jakby budował się w świadomości publiczności przez lata też za sprawą tych najpopularniejszych filmów. Ale warto dodać, że pani Katarzyna przecież przez lata zagrała także wiele ról, które udowadniały jak wielki ma talent. Ról dramatycznych, kobiet doświadczanych, kobiet, których życie jest słodko-gorzkie, które czegoś doświadczają i czegoś uczą. Warto przy tej okazji wymienić takie filmy jak Szczęśliwego Nowego Jorku, Autoportret z kochanką, Wrzeciono czasu, Słoneczny zegar, I love you, za które dostała złote lwy. Była też zemsta czy pianista. W 2000 roku natomiast aktorka poślubiła amerykańskiego przedsiębiorcę, Kaja Na świecie pojawiły się córki, Koko i Kaszmir. W tym samym roku powróciła także po latach przerwy na scenę teatralną, występując w Teatrze Nowym w Warszawie. Współpracowała z Teatrem Scena 100, a także z Teatrem Dramatycznym, z którym związana była od 2006 roku. Tam ogoliła głowę na potrzeby spektaklu Alina na Zachód. Ten spektakl był bardzo dobrze oceniany przez krytykę. I wiele osób nie miało pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w życiu prywatnym aktorki. Wszystko wskazywało na to, że ma wspaniałą rodzinę, i dlatego właśnie wiele osób przeżyło szok, gdy w 2012 roku Katarzyna, figura, wyjawiła, że jest ofiarą przemocy domowej. Jako człowiek jestem pełna strachu, niepewności, na scenie czy przed kamerą idę na całość, jakby wyzwalam się, w życiu ulegam, poddaję się, jestem ofiarą. To jakiś mój dramatyczny paradoks i mój mąż to wykorzystał, uderzył w najbardziej czuły punkt. Odkąd się poznaliśmy, żyję w matni, tyle że nachodziły mnie myśli, że już nie dam rady, że jestem nad przepaścią. Jeszcze chwila i… ale zawsze tą najważniejszą myślą było, że są dzieci i nie mogę, po prostu nie mogę im tego zrobić. Jak żyłyby z obciążeniem, że matka nie wytrzymała, mówiła w Vivie. I otwarcie zaczęła przyznawać, co spotykało ją w domu. To była szarpanina, plucie w twarz, bicie w głowę, kopanie. Czy wiesz, jak bardzo boli, gdy ktoś kopnie w kość piszczelową, mówiła w tym samym wywiadzie dziennikarce Wiwy. Chciałam mieć dom, męża, dzieci, stabilizację. Tak, to było myślenie życzeniowe. Ja naprawdę wierzyłam, że kiedyś będzie dobrze, że on się zmieni. Po ślubie, po dziecku, po drugim dziecku, ale się nie zmieniał i dziś największą pretensję mam do siebie, że pozwoliłam się upokarzać. Tyle lat. I przyznała, że ofiarami przemocy domowej były także jej dzieci. Dziewczynki wyjawiły babci, że kiedy pojechałam na festiwal filmowy. Ich tata nie mógł panować gniewu i roztrzaskał krzesło na oczach dziewczynek, a potem rzucił jedną z nich butem i uderzył ją w czoło, wspominała. Kiedy jednak zdecydowała się zmienić swoje życie, jej dramat nie zakończył się. Mąż prześladował ją nawet, gdy się wyprowadziła. Byłyśmy w opresji, dziewczynki były zestresowane, zastraszane. W pewnym momencie zaczęły tracić włosy, nie chciały chodzić do szkoły. Mój mąż mieszał nawet tam, wyznała aktorka. Natomiast w 2013 roku aktorka zdecydowała się sprzedać swój dom. Był to bardzo rewolucyjny krok w jej życiu. Po pierwsze, wcześniej prowadziła restaurację, którą kupiła za kredyt, właśnie pod zastaw domu. Restauracji już nie było, kredyt pozostał. Trzeba było więc spłacać długi, a pani Katarzyna przyznała, że wtedy grała tylko w jednym teatrze na stałe i często korzystała z pożyczek. Na dodatek chciała totalnie zmienić swoje życie, zmienić miejsce zamieszkania, i w pewnym momencie pojawiła się podróż, która zupełnie zmieniła jej życie. W lipcu 2013 otwierałam letnie kino w Sopocie. Poleciałyśmy tam z Kaszmir. Koko pojechała na obóz do Augustowa. Kaszmir nie chciała. Powiedziała mamusiu, czuję, że muszę być z tobą. Przyjechałyśmy do hotelu, rzuciłyśmy walizki i pobiegłyśmy na plażę. I nagle Kaszmir zaczęła tańczyć na piasku, wbiegać do morza, śmiać się, wygłupiać. Patrzyłam na nią w zachwycie. Była czystą radością. Nie mogłam uwierzyć w to, co widzę, bo miesiącami żyła w takim stresie. Zamknięta w sobie i nagle powiedziała spontanicznie mamusiu proszę przeprowadźmy się tutaj. Następnego dnia Kaszmir poznała dziewczynkę na plaży i jej tata powiedział mi o istnieniu amerykańskiej szkoły w Gdyni. Siedziałam w wielkim koszu cała ubrana na czarno jak wrona i nagle mnie olśniło przecież to jest to. Pani Katarzyna postanowiła zgłosić się do Teatru Wybrzeże jednak rozmowa z dyrektorem nie była łatwa. Adam Orzechowski powiedział, że nie chce mieć do czynienia z celebrytami. A ja na to odpowiedziałam, że nie jestem celebrytką, tylko dobrą aktorką, która zmienia swoje życiowe plany i przenosi się do trójmiasta, żeby tu żyć i tworzyć. Potem jestem przede wszystkim matką dwóch małych córek i naturalnie potrzebuję stałej pracy, dlatego tu jestem, i nie w roli petenta dołączam do zespołu teatru wybrzeże. I bardzo dobrze, bo właśnie z tym teatrem pani Katarzyna ma na koncie wiele wspaniałych ról. Niestety. Były mąż również tutaj odnalazł panią Katarzynę, a pod jej dom wysyłał paparazzi, którzy wręcz... Oblężali aktorkę i jej córki. Rano zawoziłam koko i Kaszmir do szkoły, wracałam do domu, natychmiast zasłaniałam okna i zakopywałam się w łóżku pod kołdrę, bo bałam się wyjść z domu, zrobić cokolwiek, powiedziała, dopóki córki nie skończyły 18 lat, jako jedyny zajmujący się nimi rodzic nawet nie miałam prawa do końca o wszystkim stanowić. To, że mój były mąż na początku uciekł z kraju, wcale nie oznaczało, że nie powracał na przestrzeni wszystkich lat, by ponownie zmienić nasze życie w piekło. Sąd przyznał mu opiekę weekendową nad córkami, ale on nie straszył, że je wywiezie i że już nigdy nie zobaczą matki. Nieustannie miałam do czynienia z policją, mediatorami, kuratorami. To ja byłam stawiana w stan oskarżenia. Podważano moją opiekę macierzyńską. Ale na szczęście dziś pani Katarzyna przekonuje, że jest już szczęśliwa. Rozmawiamy dzisiaj głośno o empatii, o współczuciu, o pomocy, ale czy ktoś się zastanawiał, co się ze mną działo przez te lata? Jak sobie poradziłam? Jak wychowałam córki? Czy Upadłam, czy w ogóle jeszcze żyję? Tak, żyję, jestem szczęśliwa, ale żeby do tego dojść, potrzebowałam trzęsienia ziemi. Mówiła pani Katarzyna, która zwracała uwagę na to, że bardzo wiele osób jest przy nas, kiedy no, odnosimy sukcesy, kiedy jest dobrze, ale kiedy zaczyna się dziać źle, to jest już gorzej. Ludzie są po to, by nam sztucznie współczuć. By trochę się nad nami poużalać, ale takiej faktycznej pomocy chyba jest mało, szczególnie właśnie ofiarom przemocy. Dzisiaj mam wrażenie, że również ze strony państwa, choć powinno to być oczywiste. Pani Katarzyna została wykładowcą w Gdyńskiej Szkole Filmowej i od tamtej pory naprawdę dużo grała. Podróżuje więc między najczęściej Warszawą a Wybrzeżem, gdzie żyje zagrała w filmach Żurek, Ubukról, Król, Cudowne Lato. Także w popularnych filmach takich jak Karol, Wyjazd Integracyjny, Dziewczyny z Dubaju, Baby Blues, The End, Śniegu nigdy już nie będzie, Siedem uczuć, Diablo, Ach, śpij kochanie, kochaj i tańcz, czy wszyscy jesteśmy Chrystusami i jak dobrze wiecie nie są to wszystkie filmy, w których Panią Katarzynę możemy oglądać. Widziałam nie tak dawno wywiad z nią w Dzień Dobry TVN, kiedy opowiadała jak wiele korzyści daje jej życie nad morzem, jak mo może jest kojące, jak uspokaja nas. I myślę, że przekonał się o tym każdy, kto poza sezonem nad morzem czasem bywa, by po prostu, mimo że no jednak nad naszym polskim morzem najczęściej jest po prostu zimno, nawet w lecie, to no daje nam dużo relaksu i spokoju. No Powiedziałam, że poza wakacjami, bo wtedy jest tam raczej tłoczno i ciężko o relaks między naszymi ukochanymi parawanami, ale... Takie są polskie plaże i ja na przykład za to kocham ten klimat i klimat Gofera i tak dalej. Dawno nad Polskim Morzem nie byłam, więc być może pani Katarzyna właśnie mnie do tego zachęciła, może właśnie poza sezonem się tam wybiorę, pooddychać trochę jodem, zrelaksować się i być może odkryć nową jakość, bo stres towarzyszy nam wszystkim niezależnie od zawodu. Jestem ciekawa, czy wiedzieliście, jak dużo w życiu pani Katarzyny się wydarzyło. Jestem też pewna i obiecuję wam, że nie jest to ostatni odcinek na temat pani Katarzyny. Jej życie jest naprawdę bardzo interesujące, a ja, jak już powiedziałam, jestem również fanką, więc jeśli tylko będzie mi dane. To bardzo chętnie zrobię jeszcze kolejne odcinki na temat życia pani Katarzyny. Być może chcielibyście się więcej właśnie dowiedzieć o tym związku, o którym sama pani Katarzyna mówiła, że był pomocny dla bardzo wielu osób, które o tym się dowiedziały, w jakiej ona żyła sytuacji. Wiele kobiet przez to zebrało się na odwagę, więc myślę, że warto będzie tę historię przytoczyć dokładniej, by być może komuś tam z drugiej strony, kto mnie teraz oglądał, nie jest do końca zadowolony, lub zadowolona z tego, jak wygląda jej życie? Dać może trochę wiatru w żagle, bo często przecież popularne osoby pokazują nam, że poza tym, że możemy je oglądać na ekranach, niewiele ich życie różni się od naszego. Każdy ma swoje troski, zmartwienia, a czasem i cierpienie. Więc jeżeli to komuś pomoże, to oczywiście bardzo chętnie zrobię dla Was taki odcinek. Panią Katarzynę serdecznie pozdrawiam. Trzymam kciuki za to, by teraz już żadnych stresów w Pani życiu nie było. Tylko dużo grania i radowania. A Was zapraszam na kolejne odcinki na moim kanale, które pojawią się tu już niebawem. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia. Pa!